Jan Paweł II to papież, który przez wielu Polaków nazywany jest największym i najwspanialszym Ojcem Świętym ze wszystkich. Papież ten lubiany był nie tylko za swoją głęboką wiarę, ale też ogromne poczucie humoru. Jan Paweł II miał być też prawdziwym dowodem na istnienie Boga, bowiem miał on uczynić wiele cudów i sprawiać, że ludzie, którzy utracili swe zdrowie, szybko je odzyskiwali. Nie można też zapomnieć o sytuacji, gdy papież prawie stracił swe życie, ale w ostatniej chwili Maryja miała mu pomóc i sprawić, że papież nie odszedł z tego świata. Niektórzy też twierdzili, że papież miał też zdolność widzenia istot z drugiego świata, a nawet dar jasnowidzenia. Tym bardziej tyle emocji wywołują te słowa papieża. To fragmenty jego przemówienia, napisane w 1986 roku, a wygłoszonego dokładnie 13 sierpnia. Posłuchajcie. Papież mówi tu m.in. o opętaniu, końcu naszego świata, antychryście i prawdzie o demonach i naszym świecie. W pewnej chwili pojawiają się nawet słowa, które mogą dotyczyć pozaziemskich cywilizacji i istot wężowych. Zresztą posłuchajcie sami. Fakt, że przekazujemy dalej słowa Biblii, zawsze oznacza, że jesteśmy wygrani. Że jesteśmy wygrani nad demonami. Należy się bardzo dobrze przygotować, bo czeka nas trudny czas, gdy będziemy musieli stoczyć konflikt, gdyż nadszedł ostateczny czas dziejów. O tym właśnie mówi tekst biblijny Apokalipsy. I nastąpił konflikt na niebie. Michał i jego aniołowie wystąpili przeciw smoku. I smok i jego anioły również ruszyli w ostateczności, ale nie przemogli. I już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki smok, wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię. Został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie. Słowa Kościoła, które zostały ogłoszone na Soborze Laterańskim w 1215 roku, ujawniają, że diabeł i inne demoniczne istoty do stworzenia samego Boga. Ich życie zostało stworzone w dobru i miłości, ale niestety potem na własne życzenie wstąpili na drogę mroku. Jak ujawnia list świętego Judy, te anioły, które postanowiły odrzucić swą godność i opuściły swój dom w niebie, zostaną otoczone przez więzy i staną pośród ciemności na sąd tego ostatniego dnia, gdy nadejdzie powrót Jezusa. Również święty Piotr ujawnił, że Bóg nie odpuścił grzechów aniołom i wydał ich do samych ciemności Tartaru, aby czekali tam aż na sąd ostateczny. Bóg nie odpuścił zła aniołom, a to dlatego, że oni w swojej ciemności trwają na swą własną wolę i chęć i dlatego oplatają ich więzy i siedzą w mroku swoich grzechów. To te anioły wybrały swoją drogę i odrzuciły miłość Boga i odrzuciły też ostateczną dobroć Boga. Szatan odrzucił całą prawdę na temat Boga, choć poznał go bardzo dobrze, a także jego dobroć i mądrość. Tym bardziej, że anioł odznacza się wielką mądrością i pierwotnym połączeniem z samym Bogiem, a jednak odrzucił swojego Stworzyciela. Gdy to uczynił i wyrzekł się Boga, stał się jakby kosmicznym kłamcą i ojcem całego kłamstwa. Co więcej, on próbuje swoje zło przenieść także na innych. Już w Księdze Rodzaju czytamy o tym, jak szatan przybrał postać węża i próbował wprowadzić ciemność i mrok do ludzi, okłamując ich, że Bóg dał ludziom mnóstwo ograniczeń, a to wszystko dlatego, że on nie chce podzielić się z człowiekiem swoją mocą. Wąż kategorycznie chce, by człowiek odrzucił Boga i stał się taki jak on, by człowiek stał się Bogiem. Aktor z filmu Kevin Sam w domu ujawnia: byłem satanistą. Link do filmiku na ten temat w opisie. Gdy więc ludzie popełnili grzech, to wtedy właśnie demon zdobył władzę nad ludźmi. To dlatego szatan nazywany jest w Piśmie Świętym księciem tego świata, a nawet też Bogiem tego świata. Szatan to jednak też duch nieczysty, kusiciel i antychryst, i smok oraz wąż. Jednak należy pamiętać, że Biblia ujawnia, że szatan nie jest sam. Jezus, opisując sąd ostateczny, ujawnia, że jest ich wielu i wołają donośnym głosem. Nie tylko szatan, ale i jego anioły. Niestety, jak głosi Biblia, panowanie szatana dotyczy całego świata. W Piśmie Świętym znajdujemy przypowieść dotyczącą dobrego, jak i złego nasienia. To złe roznosi diabeł niczym chwast pośród pszenicy, chcąc w ten sposób wyzbyć się z serc ludzi całego dobra, jakie ma zasiane przez Boga. Diabeł posuwa się do wielu rzeczy. W ostatecznym przypadku demon próbuje nawet przejąć ciało człowieka, czyli go opętać. Jak głosi święty Jan, apostoł, niestety nasz świat leży w potędze zła. Widzimy to w naszym świecie. Im bardziej człowiek odsuwa się od zła, tym bardziej szatan wpływa na niego. I widać to w historii ludzkości.
Aktor z filmu Kevin Sam w domu ujawnia: byłem satanistą. Link do filmiku na ten temat w opisie. Współpracownik Google Raymond Ray Kurzweil zaskoczył ostatnio wielu ludzi, podając datę, która ma szansę na zawsze zmienić ludzkość, a być może sprawić, że zniknie na zawsze. Mężczyzna wyznał, że tworzenie sztucznej inteligencji staje się coraz potężniejsze, iż niedługo dojdziemy do etapu, w którym roboty będą inteligentniejsze od ludzi. Według słów mężczyzny od 2029 roku roboty zaczną powoli zyskiwać inteligencję równą człowiekowi, a już w pierwszej połowie 2045 maszyny mają być już tak samo potężne jak ludzki mózg, albo nawet i bardziej. Wiele osób przestraszyły słowa informatyka, bowiem boją się spełnienia filmowych scenariuszy, w których roboty z pomocnika człowieka staną się ich władcami. Roboty nie tylko będą tak mądre, a nawet mądrzejsze od nas, ale będą obdarzone dużo wyższą wytrzymałością i większymi możliwościami, których my ludzie nie posiadamy. Słowa informatyka przypominają bardzo ciekawą teorię, jeśli chodzi o przyszłość człowieka i ewolucję. Niektórzy uważają, że ewolucja specjalnie obdarzyła nas takimi zdolnościami umysłowymi, byśmy mogli dać życie kolejnemu etapowi ewolucji, silniejszym i mądrzejszym robotom, które będą od teraz rządzić Ziemią. Aktor z filmu Kevin Sam w domu ujawnia: byłem satanistą. Link do filmiku na ten temat w opisie. Cały czas wiele osób się zastanawia, czy obce cywilizacje w ogóle istnieją i czy obcy byli już kiedyś na Ziemi. W ostatnich latach temat obcych jest bardzo głośny, co głównie wynika z nagrań tajemniczych statków, jakie opublikował Pentagon. Filmy opisane były jako przedstawiające nieznane statki, które wykazują niesamowite właściwości, wykraczające poza nasze aktualne naukowe możliwości.